Dzień dobry, cześć. Jestem Manuel Arboledo, Manuel Arboleda i grałem Lechu 6 lat. Zaczynałem z Ałem Belubim, z Franka Franz Smuda. Wygraliśmy tutaj, chyba, no 1-0, chyba wygraliśmy. Albo remis, nie dokładnie pamiętam, ale mój pierwszy mecz był z Lecha Poznań. Widziałem, że Lech jest wielki klub, ma najlepsza kibica w Polsce. Piękne boisko, kiedy miał, a teraz też, nie? Teraz wiadomo, że jest piękne stadio, ale kiedy też było taki fajne. No i dlatego wiesz, było łatwo moja decyzja. Pamiętam, pierwsze mecze graliśmy tutaj u ciebie z reprezentacja kubańczyka. Graliśmy, wygraliśmy chyba 5-6-0. A potem, ale pamiętam mój pierwsza bramka, bo jest Jagiellonia. Ale pierwszy mecz, nie dokładnie. Myślę, że miał też szczęścia. Chyba Marcin Kiku chyba dośrodkował. I było takie trochę ciepłe, to że wiesz, głowa, no klaska, no, ale najważniejsze, że udało się. Ja wiem, że jestem obrońca, ale ja myślę, że zespół nie jest tylko jeden albo dwa. Są wszyscy musimy obronić, wszyscy musimy atakować. Nie? I czasami próbowałem atakować i dzięki Bogu udało się strzelanie dużo bramek. Dużo było. Dużo fajny meczu, ale pamiętam dużo meczu, które naprawdę że graliśmy bardzo dobrze, nie tylko ja, całe ekipę, ale pamiętam dużo tego, które graliśmy z Austria-Wiena, bo było dużo emocji od początku do końca meczu, ale każdy meczu było super. To było niesamowite. To ja jeszcze myślę, nie wiedzę, co my wtedy robiliśmy, nie? Bo to było meczu, że do końca jak się zaczynało, to było emocja od początku, kibica, dopingu, wszystko było. Ale pamiętam ten ostatni gol, nie? Rafa Muraski. Ja byłem bardzo zmęczony, bo dużo meczu było i w tej meczu było 120 minut. No już nogi nie mi pobalało biega, ale walczyłem i dzięki Bogu na końcu udało się. Pamiętam tego meczu, też wygraliśmy 2-0 z Ałem Belubim, mój ostatni klub, przedostatni. No to było, wiesz, ja pamiętam po meczu w Uchodziu. Ten meczu było dużo afera, było dużo problemów, bo ludzie, wiesz, kibica Lechu miał, kibica Ruchu miał pretensje do mnie, ale wiesz, to jest piłka. Nie musisz robić fair albo, wiesz, ja nic złe nie robiłem, nic źle. Okej, ale potem było meczu z Sałębę, graliśmy, piękny mecz. Po początku było taki dużo nerwów, dużo, wiesz, bo widzieliśmy, że trzeba lepiej grać, nie? Ale na końcu, dzięki Bogu, udało się, 2-0. Chyba pierwsza gola chyba było samobójcza, nie? No, piłka mi trafiła. I wiesz, trafiło do obrońca i samobójca, ale druga bramka była piękna. Robert Lewandowski strzelał,
a potem jest najważniejsze, zero z tyłu i wygraliśmy. Ja miałem dzięki Bogu dużo sukcesu, bo grałem w Kolumbii, byłem misia, grałem w Peru, też byłem misia, Recopa Suramericana, nazywa się Liga Nissan Suramericana, grałem w Sałębie, byłem dzięki Bogu misia, Les Podnas też, wiesz, ale to, co było tutaj lejos, to naprawdę to jest niesamowite, bo kibice są wspaniałe. Całe się, ja nigdy nie widziałem taka kibica, całe się z dopingu je i dalej, naprawdę to szacunku, szacunku. Liga Europy chyba nie przegraliśmy u ciebie, tutaj domu nie przegraliśmy. Cały czas było wygrane albo remis, nie? Remisowaliśmy, ale przegraliśmy nigdy. I wiesz, Juventus, Manchester City, no to był wielki mecz. Chciałem brama, pierna branca. Pierna branca chciałem. Ok, nie było tam pierna, ale udało się, wygraliśmy. Ale pierna, nie? Byli trudne mecze, nie? Bo pamiętam mecze z Juventusy, oni nie chcieli grać, nie chcieli grać, ale bo Juventus nie chciał grać, bo było dużo śniegu, dużo zima, no, ale wiesz, kibica nas dopingował i to dla nas wystarczyło, wychodzimy na boisko, nie myślimy o zima, ani nic, tylko graliśmy i dzięki Bogu udało się, ale boisko wtedy było fatalne, bo dużo śniegu, ale fajnie, że udało się. Moja marzenia cały czas było, albo moje myślenie, nie? Było, ja się mówi, w Kolumbii się mówi, zostaje bi otwarte. Rozumiem, musisz się dobrze zachować, bo nie wiesz, kiedy wracasz, bo tam gdzie się zaczynałeś, wiesz. I ja to cały czas myślałem, bo ja widziałem, że moje kiedy, nie widziałem kiedy, ale myślałem, że będę tu wracał, wiesz. I dzięki Bogu wróciłem, wiesz, ale dużo myślałem z kolegami, Konna, mamy konta, Lopeza też myślałem, ale Pani Genio, mój król, Mr. Genio, mój król, no. Ale koledzy, parę koledzy mamy konta, Ivana, Bande, pamiętam Kotor, wszyscy koledzy pamiętam, Bosaski, Kotorowski, Piotr Reis, Muracza. Szkoda, że nie mamy konta, nie? Ale z Buricza, z Iwana, z Ubi Paripa, Imia, Linete. Było młode wtedy, nie? Karol, Konna. Mamy konta, cały czas mamy konta. Luisa, oczywiście, nie? No, mamy też konta. Nie wiem, czy było, nie wiem, czy La Kibiza albo La Ludzi było najlepsza drużyna w historii klubu, ale dla mnie było. Dla mnie było, bo naprawdę graliśmy wspaniałe, super graliśmy, no, pienne, no, naprawdę, ale dla mnie było, ten les, o który graliśmy, ja grałem, było dla mnie, nie? Było najlepsza
nie wiem, czy na historię klubu, ale myślę, że jest trochę bliżej. Jest no, niedaleko. Miał duże trenerzy, ale to, co Muda robiło dla mnie, to było niesamowite. Nie? On mi pomagał, były osoby, o które ja zawsze liczyłem. No, zawsze miał problemy, dzwoniłem do niego, on od razu mi pomagał. Cały czas było na moje plecy. No, to dla mnie jest szacunku. Ale to ten był moment, o którym byłem trochę denerwowany, miał pretensje do mnie, ale fajne. Ale Muda, naprawdę to jest mój tato, to mój polski tato. Nigdy nie będzie zapomniał tego kraju, nigdy. Cały czas, mój syn cały czas, tato, Polska, wracamy, moja córka, bo myślę, że Kolumbia jest na wakacje. Ja cały czas pogadamy i mówię do niego, że nie, że nasza kraj jest Kolumbia, nie Polska, ale on to nie rozumie, on już ma 8 lat, córka 13 lat, ale on wie, cały czas Polska i ja naprawdę szanuję ten kraj i kocham ten kraj, bo ja dałem, ale też Polska mi dała, nie? Na pewno mój serce dałem, no i pokazywałem z każdym meczu, że grałem serce, duchem, wiesz. I też, ja myślę, że kibica też mi dał, wiesz, wróciłem w Polsce, i ludzie, Manu, cześć, Manu, zdjęcia, Manu, wracaj, Manu, wracaj do gry, Manu i dalej. To znaczy, że kibica mi szanował, wiesz, i to dla mnie jest wystarczające.